Seguro na pamięć o zabitych, zamordowanych, pomęczonych Polakach na nieludzkiej ziemi. Myśmy szli, jeśli dziesiątkowali, zdradą pragną nas zadzielić grud. I przez lądową, przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczył wrócić Przy takich rocznicach jak ta dzisiejsza trzeba koniecznie przypominać i podkreślać, że napaść Związku Radzieckiego była jawnym złamaniem podpisanego w 1932 roku paktu o nieagresji między Polską a ZSRR, a także umowy wynikającej z przynależności do Ligi Narodów. Niemcy i Związek Radziecki zawarły przymierze. 1 września Niemcy uderzyły na Polskę. 3 września Anglia z Francją wypowiedziała wojnę Niemcom, ale była to tak zwana zimna wojna, nie doszło do żadnego ataku od strony zachodniej i wykorzystując to i upewniając się, Stalin podjął decyzję o wkroczeniu. Generałowie z generałem Chamblainem na czele francuskim generałem podjęli decyzję o tym, że nie będzie żadnego ataku na Niemcy. Stalin miał w tej sytuacji wolną rękę. Reprezentujemy się za naszą ojczyznę.